Hej, cześć, dzień dobry wszystkim. Witam już w tym momencie pamiętnym odcinku. Zanim jednak zacznę i się pochwalę, dlaczego będzie pamiętny, na razie się pochwalę rzeczami z Magnificorum. Więc generalnie udało mi się dostać taką torbę. To była pierwsza rzecz, którą kupiłem. Wiedziałem, że tego będę potrzebować. Minimalnie bardziej się gniecie niż moje zwykłe tote bagi, ale jest jak najbardziej urocza i praktyczna. Przepraszam, nazwy sklep nie znam na pamięć, ale będę dodawać tam w editach. Gdzieś tu, albo gdziekolwiek. Drugą taką pokemonową rzeczą był Stanfi. To była w ogóle prześmieszna sytuacja. W zasadzie zaczęło się od tego, że przyszedłem pierwszy raz, tak patrzę, o Boże, całe stoisko, takie, dajcie, patrz, całe stoisko, musimy tam iść, jesteśmy jak... Jakby te pluszaki nie były najtańsze, więc na początku się skusiliśmy na jeden booster pack. Ale jakby ja patrzę na sprzedawczyni na mnie i jak była takie, jeszcze tu wrócisz, nie ma mowy, że tak nie będzie, ja widzę to w twoich oczach, czy jakoś tak. Generalnie mijaliśmy się tak jeszcze parę razy i w sumie się śmialiśmy. Super przekochana osoba i okazała się, że ma o wiele większe konto, które też pozwolę sobie podlinkować. Ale ogólnie ode mnie duża polecajka, bo masz świetny vibe. Tak czy inaczej, tak? Czy inaczej? Przejdziemy dzisiaj do... Żartowałem, nie rzucę nim. Przejdźmy już do mięska sprawy, czyli najdroższej paki, jaką udało mi się... Znaczy na pewno są droższe, okej, okay, już dobra, przestaję, ja już wychodzę. Chodzi o to, że jest to box zwany Ultimate Premium Collection i skusiłem się na niego, pomijając wszystko, co tam dobre jest. Jak ostatnio wspominałem, 1.5.1 jest bardziej takim dodatkowym dodatkiem, eventowym dodatkiem. I bardzo zależało mi na skompletowaniu akurat tej talii. A okazało się, że boostery w sumie nie są dostępne. I to jest najlepszy sposób na ogarnięcie tego wszystkiego. Bo mamy tutaj, poza promocyjnymi kartami, całe 16 booster packów, czyli to będzie 160 kart plus jeszcze jakieś promki. Mamy to. Nie mam pojęcia co... Nie mam pojęcia co nas tutaj czeka. But these are gonna be great things. A teraz jazda. Jeszcze się tylko pochwalę, że mamy maczujące przypinki zdaczy. My mam Blue'ego, a on ma Bingo i... Nie wiem, rozpływam się w tej słodkości. Musiałem zrzucić ten sweter, bo fursuit grzeje tak samo dobrze w zimę, jak i w lato. Tak to się prezentuje. Mamy świecącą dzidzię. Rozumiem, że Mewtwo jest przebojowy, bo jest maszyną do zabijania i jest silny i jest competitive, ale... Spójrzcie na tę kluskę i... No proszę was, kurczę, to jest to, co ja chcę, to jest to, z czym ja się utożsamiam. Tak samo jak na przykład wcześniej były takie boksy z Charizardem, wcześniejszy, nie wiem, do którego dodatku to było. I jakby, Charizard, silny smok, coś. A jakby, kurczę, that's not my thing, więc się cieszę, że mam szansę na po prostu słodkiego Mew. I ze słodkim Mew poszedłem. Zaczynajmy. Okej, okay, więc generalnie jakoś elegancko nam się to wysuwa. Ta-da! Fuck yeah! Ale to mega coolersko wygląda. Piękne holo, piękny pattern. W ogóle jestem fanem tego wzoru. Ale... wygląda jak DVD na pierwszy rzut oka. Yo! Dobra, jest naprawdę bardzo elegancko i doceniam to. Jakoś podświadomie chcę to przedłużyć. Nie mam pojęcia, dlaczego mam takie opory przed otwarciem tego. Ale dobra, okej. A, lecimy. Teraz już naprawdę. Jest elegancko. Podoba mi się. Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo fajny design chestboxa. Jeżeli mógłbym wtrącić swoje 3 grosze, jeżeli chcielibyśmy tutaj zrobić jakąś większą funkcjonalność, to fajnie by było, gdyby to było na żeb minimalnie, albo jeżeli chcemy tak to przedłużyć i dać temu fajny purpose, to zrobić tutaj magnesy. Ale w sumie kto zabroni mi tego zrobić, tak? Dobra, co my tu mamy? Mamy nasze tytułowe promo i jakąś zagadkę, jak to wy... Okej, tak to wyciągnąć. Okej, czyli po kolei mamy... O, jak się ładnie wysuwa. A jak oglądałem wcześniej opening na YouTubie, to ty próbowałeś jakoś to z tego wyskubować, a takie ja p***, co ty robisz? Nie? Jest elegancko, mamy Mew EX. Have a good look. To po prostu jest szczęśliwa kluska, która sobie lata nad domkami. Potrzebujecie więcej pytań? Czy wy naprawdę macie jakieś wątpliwości co do tego?
To do tego scenariusza jest śliczny, mamy też kod live, więc na potem. Później zrobimy jeszcze opening tego wszystkiego. Czy mogę to wyciągnąć od razu? Nie, nie potem będę się skupać. Okej, okay. Następnego mamy Mewtwo. Już mamy tę maszynę do która została specjalnie zaprojektowana. Fajny art. Mam generalnie podstawową wersję z 1.5.1. Natomiast, no mówię, dla mnie Mewtwo to taki fajny dodatek. To nie, dla mnie to jest taki fenomen właśnie jak Charizard. Tak głębia wygląda bardzo efektywnie. I na deser. To jest już... Może nie ma to wiele... Aha. Tego już tak nie wyciągnę. Jak ja to wyciągnę? Boże, chodź tutaj. Mam to. Okej, okay, dobra. To już wiele wspólnego z kartą do gry nie ma. Jest to metalowa karta. New EX. Z fakturą, brandingiem. Bardzo elegancko się to prezentuje. Mamy też tutaj genialną teksturę. Mówię, to jest już czysto ozdobowe, ale ta czysto ozdobowość do mnie absolutnie przemawia. Jest piękny. Dobra. I zajęli się całą resztą, bo to dopiero wierzchołek góry lodowej. Nie mam pojęcia, czy to ma w ogóle zastosowanie w tej sytuacji, to powiedzenie. Anyway. Dobra, na bogato. Mamy tutaj 8 boosterów razy 1. Potem mamy 8 boosterów razy 2. Następnie. Wow, otwieraj się. To jest chyba rzecz, na którą jestem naprawdę bardziej nagrzany. I jest to deckbox. Dobra, jak dla mnie karty, oprócz tego, że ładnie wyglądają i fajnie się je zbiera, układa i tak dalej, są do grania. Jeżeli chcecie grać kartami, musicie je nosić. I to jest moment, w którym to przychodzi z pomocą. Świetny, wytrzymały plastik, mamy teksturę, mamy rzep, o którym właśnie wcześniej sugerowałem w pudełku. Mamy jeden divider, nie mam zielonego pojęcia, do czego go używać. W sumie, dobra, ładnie wygląda, okej. Okay. Tak czy siak, mamy wytrzymałą, dosyć secure konstrukcję, którą po prostu możemy używać do przenoszenia naszego deku. Następnie, tutaj mamy zestaw różowych kosteczek, Poison i Burn, a na sam deser to jest... Możecie nie lubić Pokemonów, możecie w ogóle nie lubić rzeczy, ale przyjrzyjcie się tej monecie i to, jak ona piękna jest. Absolutnie najpiękniejsza w mojej kolekcji i nie wiem, czy jest ładniejsza. Dobrze, i w zasadzie z takich jeszcze rzeczy oprócz kart została nam ostatnia, która jest według mnie bardzo ważna. To playmat! Nie mam pojęcia, jakim cudem ma się na tym zmieścić cała talia do gry. Chyba tylko dla jednej osoby. Powinno się robić od razu dla dwóch. Dlaczego nie robicie dla dwóch osób? Ale jest to z dosyć takiego przyjemnego w dotyku, miękkiego, ale też śliskiego materiału. Na tyle mamy mocną gumę, żeby to się jakkolwiek nie suwało. Nie wiem, co z tym zrobię. Coś na pewno z tym zrobię, kurzyć się nie będzie. Jest piękne, potrzebowałem tego. Dobra, chyba już... Tutaj nic nam nie zostało. W takim więc momencie ja wkładam to wszystko do środka solidarnie i bierzemy się za booster paki. Dobra, lecimy. To jest... Tak brzmią pieniądze. Okej, okay, lecimy. Dobra. Może tak właśnie bardziej, żebyście wy widzieli. Miał, ekstra, dajcie mi coś, czego nie miałem. Po to wziąłem. Po to wziąłem. Dajcie mi rzeczy, których nie. Co? Nie możemy. Nie, dobra. Ja nie jestem hipokrytą. Ja nie jestem hipokrytą, ale. Nie, mówiłem. Nigdy nie miałem nic Charizardowego w kolekcji, więc myślę, że to jest taka. Takie dobre przypieczętowanie tego mojego całego zapalenia. I z tego powodu się cieszę. Nie z tego, że... Wcale nie z tego, że go lubię. Wow. Anyway, to jest bardzo dobry początek. A ty, Big Boyu, od razu idziesz do koszulki. Tada! Nie wiem, czy Hitchomana miałem, więc to jest już... I Poliwhirla chyba też nie miałem. Okej. Okay. Przynajmniej w mojej mentalności skompletowanie tego całego... setu z samych boosterów jest niemożliwe, ale szczerze jestem ciekawy, do jakiego właśnie stopnia mi się to uda. To już
czwarty. Czwarty raz ten dziób mi wypada. Czwarty raz. Po co mi? To jest już mem. To jest już mem. Nie mogę. Ktoś go chce, ktoś przygarnie. Ja mam cię w d***e, Jaisz to. Słyszysz? I Flareon. Onix. Okej, okay. Z Onixa się cieszymy. I z Dragonera się jeszcze poza tym. Gengar zawsze... Alakazam EX. Z tego zestawu. Okej, okay, dobra. Generalnie to miałem jakieś promo, ale nie z Mew, więc... Bardzo mile widziane. Dobra. Okej. Okay. Pinsir. Szczerze nie pamiętam, czy go gdziekolwiek spotkałem, ale jest przerażające. Fuck yeah. Kocham straszne rzeczy. Co? What the hell? Co? Jest piękny. Absolutnie. Kocham full arty z wodnymi Pokemonami, naprawdę, przysięgam. W ogóle według mnie to są jedne z najpiękniejszych kart, jakie mogą być. I na pewno się wyróżniają. Więc tutaj jestem z tego bardzo zadowolony. Okej, okay, pędźmy. Tutaj to też jest chyba trzecie czy czwarte, chyba trzecie koło, które mam, tego ptaszora wielkiego. Okej, okay, let's go. Seeking nie miałem, więc to też jest plus jeden do Pokédexu. Laprasa, wydaje mi się, że nie miałem. Butterfree też chyba nie kojarzę. I kolejny Holo Beedrill. Okej. Okay. Czas nie już miałem, ale ją akurat przyjmę tyle razy, ile trzeba. Jest absolutnie kochana. Wiem też, że to nie o nią chodzi, ale teraz jak gram w Scarlet, jest taki Pokémon, który zawsze nosi ze sobą kamyczek i jak kogoś wystarczająco polubi, to ten kamyczek mu daje. I jest właśnie bardzo podobny do Chastin, też chyba różowy czy coś w tym stylu. Oj Boże, jak to tego nie kochać, powiedzcie mi. Naprawdę. Venomoth nam chyba dochodzi. Tarmi, Holo. Okej. Okay. Innych dodatków tak bardzo nie kupowałem, ale właśnie bardzo dużo kart się powtarza. Chociaż też jak wymieniałem się z jedną osobą, to mówiła mi, że... Reszta, o którą właśnie prosiłem, to są raczej białe kruki, więc może coś w tym jest. Squeedle! Sandslash nie pamiętam, czy miałem. Gravelera tak... Tego nie widać, ale jeżeli ja bym mógł, to bym się popłakał. Nie wiem, mój przedszkolowy sen jest właśnie został spełniony. Przepraszam, że jakoś ucichłem i nie wydaję jakichś potężnych dźwięków, ale nie wiem, rozkoszuję się momentem. Ten Pokémon bardzo dla mnie dużo znaczy i bardzo się cieszę. Czuję się, jakby po prostu coś zostało przypieczętowane w tym momencie dla mnie. Więc wyciągnąć go samemu, a też nie kupić coś w tym stylu, to jest niesamowite uczucie. Jest absolutnie piękny. I w tym momencie mógłbym nawet przestać otwierać. Ja już nie potrzebuję, więc serio jestem szczęśliwy. A no i Holo Voltorb. Ale to wkładam. Dobra, chyba już tak dużo paków nam nie zostało, skoro otworzyliśmy. O, Marowak. Okej. Okay. Całą resztę mam. Ale Marowak to jest kolejny, którego mi brakowało. Okej. Okay. Lickitanga nie jestem pewny, czy nie miałem. Pidgeego na pewno nie miałem, więc tutaj się cieszymy. Metapoda tak samo. Haunter jest popularny, ale to w sumie się cieszę. Świetny Pokémon. Generalnie nie podpowiadałem tak samo za fenomenem Gengara i Gastly'ego i Huntera, ale myślę, że z czasem się po prostu przekonałem i Haunter jest potencjalnie mój ulubiony. Ditto, fuck yeah! Nadal śladu Jolteona brak. W sumie szybko poszło, już tylko trzy zostały. Czy ja czegoś potrzebuję? Nie, ja się już nie nakręcam. Ja i tak już jestem bardzo zadowolony po tym Balbazorze. Jeżeli cośkolwiek się dołoży jeszcze do Pokédexu, to mi to w zupełności wystarczy. Diglett. No chyba właśnie o tym mowa. Chyba Digletta nie miałem. Energy Sticker, co to jest? Okej, okay, to jest dobra karta. Generalnie chodzi o to, że jeżeli wylosujesz dobrą stronę monety, to możesz z kart odrzuconych dołożyć do Pokémona na benchu. Więc jest to całkiem przydatne. Ja nie wierzę, ja się wymieniłem, ja to... Przyjechało mi to 3-4 dni temu.
Oj Boże. Okej, okay, ale jest pięknie, ale to też chyba pójdzie na wymianę. Ojeju, i hologengar, i kolejna energia. No dobra, no dobrze. Ghastly, Ghastly'ego też nie miałem, więc mamy już pełną Evolution Line. Parasa chyba też nie, Daisy Scalp tak samo. Magmara też nie miałem, dobra, okej. Okay. Myślę, że to będzie dobry finish. I Holo Omastar. Panie, panowie i osoby niebinarne. Ostatni pak. Grabber, Jezu, a to wygląda przerażająco, jak coś z, nie wiem, jakiegoś aliena. Generalnie odkrywamy rękę przeciwnika i wszystkie pokemony, jakie ma, odkładamy mu do talii. Duo, duo. Okej. Okay. Myślę, że to będzie idealny akcent, żeby zakończyć ten fizyczny opening, bo jeszcze zaraz przyjdzie pora na live'a. Ale w tym momencie mam wszystkie ewolucje Eeveego z pierwszej generacji. W takim razie ja nie przedłużam. Szybko przechodzimy do live'a, jakiś cherry pick i zobaczymy co dalej. Dobra, lista jest pełna, musimy na dwa razy jednak, więc przekonajmy się co mamy tutaj. Ok, let's go! Nie mogę z tym noskiem, muszę, będę podziwiać te monety, przysięgam. Ok, skinek, Mewtwo. No to generalnie te promki, które mieliśmy i 9 takich paków. Okej, Moltres jest przyzwoity. Generalnie to nie będę się przy jakichś komonach czy czymś takim zatrzymywał, chyba że coś naprawdę zwróci moją uwagę. To właśnie tego miałem. W sensie wcześniej, przy pierwszym openingu, jeszcze chyba na wrocławskim Fursutłoku. Holy damn! Ja nawet nie wiedziałem, że on ma taki design na brzuszku. Co mają kobry? Znaczy to jest kobra. Znaczy to jest coś na bazie kobry. Czy mają jakieś wzory? Muszę się przyjrzeć, w sumie to ciekawe. Nie lubię tej ewolucji, jest zbyt właśnie już wielka i ogromna. A na początku to była taka, wiesz, mała, śliska króceczka. No to come on, czym do ludzi? That's what I'm talking about, that's what I've been waiting for! Dobra, czyli mamy Venusaura AX, tego podstawowego. Ja się nie chwalę, ale wiecie o tym, że mam tego full arta. Ale okej, okay, okej. Okay. Przyjmę, przyjmę. Jak już mi dają, to... Ha, dobra, może być. Okej. Okay. Zupa. Dobra, Zupata jeszcze nie mamy fizycznie. Eo, to jest potężny art. Wygląda strasznie. Właśnie Zubat bardziej niż Golbat, wydaje mi się. Bo Golbat jest taki... A on jest jeszcze taki... Wiesz, jeszcze jest we mnie minimum powagi. Trzeci Moltres, co jest? Scyther, ojejku. O, i Daisy's Help, ale szczerze chyba bardziej jestem podekscytowany Scytherem. Kiedyś nagrałem z nim dźwięk i to mnie natchnęło, żeby obejrzeć Pokémony z polskim dubbingiem. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale wyczaiłem, że chyba do 5 czy 6 sezonu można złapać na CDA. Więc jest to przede mną na pewno. Jak się to ma do tego, że nagrałem dźwięk? Bo on tam tak krzyczał takie Scyther! Nie takie Scyther! Scyther! Dobra, ja się nie będę kompromitował w ogóle. Okej, okay, mamy Daisy's Help, fajnie. Okej, okay, kolejny Dragonite i to by było na tyle. Dobra, ja myślę, że... Co mieliście zobaczyć, już zobaczyliście. Ja wam bardzo dziękuję za bycie tutaj ze mną. To był naprawdę ciekawy i fajny opening. Pomijmy aspekt mojego portfela. Bo on nie jest już tak bardzo ciekawy. Tak czy siak. Zmontowanie tego trochę mi zajmie, ale kanonicznie, chronologicznie jestem świeżo po Magnificonie, tak czy siak. Pamiętajcie, że jesteście wielcy, a ja tymczasem biegnę do mojego Puki. A więc, trzymajcie się grzecznie, miłego dnia, wieczora, nocy, czegokolwiek. Trzymajcie się i cześć.